Witam serdecznie. Jesteśmy ponownie i cały czas już od wielu, wielu tygodni w grze Assassin's Creed Valhalla. Na razie nie zmieniam swojej gierki. Czeka na dokończenie i rozwinięcie przede wszystkim Cyberpunk. Jeszcze mam kilka innych rzeczy, ale skupiliśmy całą uwagę i wszelkie moce, które mogę skierować do gier na tej właśnie o wikingach. No i skończyliśmy sobie kilka dni temu tutaj, dokładnie w tym miejscu. To jest jakiś przejazd przez most, w którym, który jest tutaj po drugiej stronie dosyć mocno pilnowany, tak by wyglądało. No i mamy dylemat, czy mamy jechać tu już, żeby zacząć opowieść kolejną, czy jednak pojedziemy zdobyć kolejny klasztor, najazd zrobimy i zbierzemy rzeczy, dzięki którym będziemy mogli sobie rozbudować wioskę. Ja myślę, że pojedziemy jednak na klasztor, a potem musimy zacząć robić te wszystkie dodatki, bo mamy strasznie dużo tych, jak widzicie, rzeczy, które są, się świeci tych punkcików, a obiecaliśmy sobie, że zrobimy to wszystko prawie na 100%. Mówię prawie, bo może niektóre będą, jak tutaj w tych miastach, są jakieś dobiegania za tatuażami czy za czymś, to akurat mnie nie interesuje. Postaramy się zrobić to prawie na 100% już teraz, dlatego mówię, że być może wszystkiego nie zrobimy, ale wszystkie te punkty dotyczące bogactwa czy tajemnic powinniśmy załatwić. No to cóż, jedziemy tutaj. Tak troszeczkę mnie korci, bo po tej stronie jest ta warownia, tutaj jakieś dwie rzeczy zostały niezrobione, ale nie wiem dlaczego my żeśmy tu nic nie zrobili. Ona jest tak, jak gdyby była częściowo zrobiona, no bo są tutaj takie dwa X, a te dlaczego nie są zrobione te? Być może, że po prostu zrobiłem to przez przypadek, tak z doskoku, bez żadnej akcji, a może nas akcja stąd zawiedzie, chociaż no, nie gdybajmy, róbmy, co mamy robić. Mówię, że kilka dni temu grałem, bo dwa dni dokładnie, zacząłem się interesować kryptowalutami. Jak wiecie, to niesamowicie idzie do góry. No i każdy by z tego chciał sobie coś uszczknąć dla siebie, jak to się mówi. A się okazuje, że jest ich dosyć sporo. Byłoby dobrze ich ominąć. Nie chce mi się walczyć po prostu. Szkoda mi na to czasu. Ale nie wiem, czy to się uda. No, może w ten sposób. No te walki nie wszystkie są aż tak bardzo potrzebne, tym bardziej, że oni tu się zrespią potem po jakimś czasie i będą tak samo. Więc co byśmy nie zrobili, będziemy przeżyć tu za jakiś czas. Na pewno będą stali. A nic nie wskazuje, żeby coś tam ciekawego było. Okej, i teraz sobie tylko zaznaczmy, gdzie jest ten cały nasz klasztor i tam pognamy. Co tu się dzieje? Nie można spokojnie przejechać kawałka ziemi. No i wracając do tych kryptowalut, okazało się, że jest możliwość kopania na PC-cie domowym i dzięki temu można coś tam sobie uszczknąć z tego tortu, jak gdybym powiedział. No i muszę wam powiedzieć, że nie jest to takie złe. Gdzieś tu musi być rzeka, żeby tutaj było... Jest rzeka. Żebyśmy od rzeki zaatakowali. Wiecie, że chcę łódź wezwać i tradycyjnie z chłopakami pójdziemy tam sobie. No i bawiłem się dwa dni, wysłuchując mądrych rzeczy, ustawień i innych rzeczy, no i nawet zaczęliśmy coś kopać. Prognozy, które pokazują dla moich dwóch kart, bo ja mam dwa komputery i dwie karty graficzne, no to pokazują tyle, że powinienem zarabiać nawet nieźle, wychodzi tam chyba około $17, bo to na razie wszystko w dolarach przeliczone,
dziennie. No to słuchajcie, to jest naprawdę niezłe coś, że YouTube mi tego nie da, tym bardziej, że ja nie mam żadnych włączonych reklam i nie mam zamiaru tutaj na razie włączać. A biorąc pod uwagę, jak kanał się rozwija powolutku, to raczej tych reklam nigdy nie będzie. Bo to trzeba byłoby mieć naprawdę wielką publiczność, żeby pokusić się na włączenie reklam i próbę zarabiania paru złotych, żeby sobie na gierki pozbierać. Bo na co innego to tam raczej nie starczy. Na jakąś giereczkę od czasu do czasu, ale tak jak powiedziałem, zacząłem coś tam działać. Zobaczymy, co z tego będzie. Jak coś będzie ciekawego, na bieżąco was poinformuję. No dobra, jednego mamy. No co, musimy wezwać chłopaków, gdzie oni są? Come, my wolves! Take the plunder! Burn the rest! O, panie chorąży, pan trochę przesadził. Rozgadałem, że go nie zauważyłem w pierwszym momencie i dopiero musiałem nabrać dystansu, żeby to zacząć coś grać. Jak to na napadzie? Rabujemy wszystko. Ale idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej. Biegam tutaj, żeby wziąć te. Idziemy dalej, 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 bo chłopaki czekają. Był dobry strzał. Zapas amunicji? Dobra, może z tyłu zejdziemy. Jak tu się tak czają. A to nie to, to są cywile. Oj, cywili nie wolno. O, już jest pierwszy do wyważenia. Dobra, potem będziemy szukać, czy coś jeszcze jest. Wiadomo, że trzeba tego zbierać. Drugi raz mi taki sam numer wyjdzie. Żeby jednym strzałem złatwić gościa. Oj, chyba mi nie wyjdzie, bo jest za dużo ich tutaj. No właśnie, patrzcie, jakie palące się strzałki. Odsłoń się, odsłoń się. No powiem paść, przecież jakby nie patrzył. Jakoś dziwnie to zrobione. Ah!
Tu się walczą. Łodzie. Tutaj chyba coś jest do wyważenia. Ale to nie to. Musimy wyważać, bo jest otwarte. Drabina jest do góry. Coś może tu być ciekawego, ale na razie nic nie bierzemy. Paki. Nie biegajcie, bo któregoś potrącę. Jest jednak skrzyneczka. Hey, come here a moment. Druga. No dobra, jak będą jakieś tu ciekawostki, to sobie potem jeszcze je poszukamy. Na razie musimy do końca znaleźć to wszystko, co jest jako... Tutaj gdzieś była jeszcze, mi się wydaje, jedna taka rzecz. Tu byliśmy, ale po tej stronie nie byliśmy, więc coś musi być tutaj. Hey, come here. No i tak mówiłem, jest. Much to plunder here. That's it. Back to the ship. Bogactwo zebrane. Ale to te bogactwo takie, które jest jako dopisane do najazdu, czyli surowce. A teraz zobaczmy, co jeszcze nam zostało. Nic. Nie, zostało bez przesady. Coś tu jest jeszcze. Po tej stronie. 20, czyli w środku. Do góry. Coś było takiego, że... No jak wyważ, przecież żeśmy tu już wchodzili. Can't do this alone. Jak widocznie nie otworzyłem wszystkich drzwi. Pokazywało, że do góry, czyli chyba na tym będzie. Tak jest. No to co? Nawet widzieliśmy, że było drabina, prawda? No tak. Zastanawiające. A tutaj wolframu nie zdobędziemy, no ale... Niech będzie, co jest. I jeszcze jedna rzecz powinna być. Tutaj. Znowu deszcz w tej chałupie. To chyba tam, co żeśmy byli, tylko że na piętro. Tak jest, tam on pokazywał, że chyba tam trzeba na piętro wskoczyć i będzie. A nie, to nie jednak, nie to, to jest co innego. Na strychu. Zrobiliśmy całą lokację. Zobaczę, czy jeszcze z zapasami. Zapasy też pełne. Więc musimy się zastanowić, co dalej.
Czy coś jeszcze nam tutaj potrzebne jest w tej okolicy? Czy jest jeszcze jakiś na sam dół? Oj, dwa nawet konwenty. Dwa najazdy trzeba byłoby zrobić tutaj. A to co to jest? A, to jest to, co cały czas nie możemy skończyć. Nie wiem dlaczego. Pokazuje mi się, że mam się jeszcze tutaj spotkać. I coś niedokończone jest, no ale to zobaczymy sobie później. To co my możemy zrobić, tak prawdę mówiąc? Wygląda na to, że my w tą krainę pojedziemy tu do góry, to więc tutaj nie chcę tego ruszać. To mnie zastanawia, ale z drugiej strony też myślę, że to coś może jeszcze być. Więc co, chyba jednak wrócimy, podjedziemy tutaj na tą rozmowę. Jakieś miasto jest i coś tutaj zdobędziemy. To musimy tam się wrócić. Z tamtej strony będzie dobrze. Nie ma możliwości szybkiej podróży gdzieś w pobliżu, trzeba przejechać ten fragment. Pojedziemy na skróty, tak droga prowadzi, nie tam, znaczy nie drogą, tylko tak jak nas prowadzi wytyczona prosta linia, chyba tutaj nie ma takich ostrych zeskoków i zjazdów. Coś tam się pojawiło. Ale to chyba jest ten klient. To chyba to. This must be Snottingham. Saxon and Dane live in peace. I expected nothing less for land under Heminger Jarl's rule. Gdzieś do góry, tak jest. This must be Snottingham. Saxon and Dane live in peace. I expected nothing less for land under Heminger Jarl's rule. To jak widzieliśmy, coś jest. You're a long way from Norway, Wolfkist. Vili will be pleased to know it. We have all come a long way. Proszę bardzo, i od razu jest lepiej, jak żeśmy tu wjechali. Takie bogactwo, od razu zaczynamy od Wolframu, to znaczy, że jest dobrze. Generalnie mamy wszystko, ale chciałbym kilka broni sobie zrobić na ten mityczny poziom, tak żeby można sobie zmieniać. Mamy na razie dwie, więc jeszcze trochę nam brakuje. Dobra, zostawmy wierzchowca tutaj. Przejdźmy bezpośrednio na rozmowę. Zobaczmy, czy tam w tej miejscowości, jak teraz jest, coś nam się pojawiło. Nic. Znak zapytania i tam dalej jakieś rzeczy. Okej. You have come to England. I have, and I mean to stay. Snottingham. It will be good to see Vili again. Pour the mead! Eivor has come to Snottingham! Skål! Korytarze, gdzie go tu znaleźć? Tam chyba jest co. Tak jest. Do I trust my own eyes? Is that truly who I see? Tryggvi, you old hound, how are you?
Eivor, a friend of old is a good omen. Look at this. Your chin grass might be mistaken for hedges now. But a healthy Jarl beard it is not. And what of Vili? I was happy to get his message. I stand in Vili's place today. He and his father have gone to Ulcathorpe to stave off an invasion of Picts. We've laid a long siege, and Hemingr Jarl looks to finish the job. I have not fought beside Vili and his father since we were young. They have my blade if they need it. In spite of these war cries, you should know that Vili's father is more frail than last you saw him. How could that be? Hemingr Jarl is an ox. So he is. And he'll be pleased to skull with the moon in his jaws at the sight of you. Come. The swiftest path is by river, but these waters are hostile to Norsemen. You bring good luck with you. We could guide the sail steeds downstream. To jedziemy, jedziemy, zobaczmy to. Prepare your convoy, and we'll be off. No, popatrzcie się jak... We follow the Wolfkist to the encampment. Na kadbazie szczegóły, jesteśmy w jakichś jaskiniach i jest taki pogłos jak w jaskini. I've traveled far, spilling the dew of slaughter. A reputation is the price of victory. Aha! Indeed! Ready the sea beasts. Eivor Wolfkist is here to escort us upriver. Muszę wezwać swoich ludzi chyba. Nie? Jest lista tak. Remember when Vili and I were small children? You spun many epic yarns for us over the hearth fire. But I do not remember you telling us how you came to serve Hemingr Jarl. Is it a tale worth telling? It is, but a sad one. I suppose I was the age you are. Oni czekają na mnie? Czy mamy płynąć? Nie zobaczę dobrze w tym kierunku. Gadi had sent us a harsh winter, and much of our clan was starving to feed us. My family incurred a large work debt, but my youth rendered me too proud to pay it off. I wanted to raid, not toil. For my failure, Hemingr Jarl could have taken what he wanted from my family. Time to die. Picts ashore! Protect the convoy! Tylko wejdź w jakieś miejsce, z którego możesz strzelać. Uch.
tu jeszcze ktoś jest. Tam ci. I cannot leave Hemming's convoy undefended. Że muszę to ręcznie załatwić, bo to inaczej nie pójdzie inaczej. Gdzieś coś jest po drugiej stronie. No i tak będą stać, aż dopóki ja nie załatwię wszystkiego. No trudno się mówi, to załatwmy to. Tylko nie wiem, czy mi starczy. Ja może coś jeszcze kogoś tu muszę posprzątać. Tam są. Trzeba ich załatwić. Nie wiem, ile mi zostało strzałek. Ale załatwmy tych gości. Back us around! The convoy is laid bare! Grani, gdzie oni są znowu? Tutaj się jeszcze uchował jakiś jeden. No bycie szlak trafił. Dobra, wodą będzie chyba dłużej, ale musimy przepłynąć tam. The convoy remains Wolfkist. The convoy is unscathed. No na rzece łatwo zakręcić nie jest. Oj, w drugą stronę.
No popatrzcie się. Przerwam pieśń bojową, bo już mi raz wyskoczyło, że mam jakiś... Że mam jakiś... nie mogę opublikować, bo jest utwór zastrzeżony. Wiecie, o co chodzi. No to więc... Ready bows! Fire! 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 Jeszcze tutaj byli, no, z tej strony. Ci też? Bows! Fire! No i teraz się nagle okazuje, że mogę strzelać, a tak to... Tylko mogłem płynąć. No i chyba nie jest jeszcze koniec. Już nie, tutaj gdzieś płyniemy. Mogę go płynąć. Hold here! Gdzie jest ten jego konwój? Jedna, druga. 500 metrów została z tyłu? Tutaj, że coś zostało. To the waves. No jeszcze tam coś mi pokazuje. No podpłyńmy, no bo coś jest nie tak. Jednej łodzi brakuje. Wszyscy załatwieni z tego znaczy. That's all of them. But stay on guard. Thank you.
Nie wiem dlaczego, ale muszę dopłynąć tym, bo nikogo nie ma. A ci moi płyną za mną? Oczywiście nie. No, dwoma statkami równocześnie kierować, no zobaczymy o co tu chodzi. Podpłyniemy tym, bo jak go to zostawimy, to znowu będzie to, że niestety. Ale nie będzie kto miał tym przypłynąć. To go to Stoneburg, but our camp is just ahead, so hurry on without me. Vili and Heminger Jarl will be pleased to see you. Grot włóczni. O, tu nie byliśmy. Lasy Sherwood, proszę bardzo. Oj, nie wiem jak mam jechać na ten grot włóczni, do góry, w dół. Chyba górna, tędy ścieżka idzie, tak jest. No, tylko teraz tak, musimy co chwilę zerkać, żebym wiedział. Byśmy pojechali prawidłowo, dobra. No i dobrze, tam ta przygoda z łodziami się skończyła. Nieźle wymyśliłem. To będziemy zdobywać, ale gdzie jest Jarl? Tutaj chyba. Shred my sheepskin. That there is Eivor the Wolfkist. Eivor! Hail! We have not laid eyes on you for some 10 winters now. Hail, friend. The Picts cower. Freya's kiss. You came. Welcome. Your son sent for me, Heminger Jarl. One of the happier messages I've had in England. I wish I could expand on this happiness with good news, but we are in the center of a storm, and yet my old heart sings great songs at the sight of you. You look good, Eivor. Strong, healthy. My heart sings as well. It's good to see you again. Yours is a poet's heart, I am told. What a mix of spirits you have. Movement on the walls! We must end this soon, before the weather changes. The whole of my clan would be here if you called them. No need. These men are flies for swatting. Even now, Tryggvi rides for Stoneburg, should any Pict escape. It will all be ended by this time tomorrow. You have known me as your Jarl for an age. And I have known and loved you all since you were babes. An easy burden to bear. Let's hope you fight better than you age, old friend. You're not slurring, Willy. Have you mislaid your ale? Today, you do not fight for me. Not for each other.
Today, you fight for your children. Fight so that they may grow. So they may be good and just as you are. For them, today, we take back Ulkerthorpe. Trygvi and Eivor have brought us arrows and oil to bring firelight to the Picts, to feed their traps. The first to signal from the top of that tower, their war chief's weapon in hand, drinks my mead for the month. Thor's beard, it's good to see you, Vili. Oh, is it? Or have you come to snatch glory from my calloused hands? We can snatch glory together. Unless you're too frightened to fight beside me. Oh no, this is a contest now. To the top of that tower, and the Pict chief is the prize. Old times, then. And new alike. Fight, Hemingersons! Bring victory today! For tomorrow, we feast! Ukrywać się może wieży. No to dobra, idziemy. Trzeba zabić gościa. I will have his head for him in Gael. Billy and the wolves fight by our side again. Mocny jacyś. You're injured. No, no, stop, stop. I'm fine. There is more blood here than injury. Pride cannot heal you, Heminger. Only care and bandages. My clan fought well, did they not? You saw it. The heart in these people. How they rallied behind their Jarl. You have that effect on men. They trust you. They love my son all the more, but he lacks the trust of our Thanes, and I am running out of time to persuade them. You are sick. And you accept it. Unlike my son, he thinks me immortal because he must. He does not want what I have to give him. Was it Billy who summoned me, or you, Heminger? I thought you would come faster if it was Vili's name you heard first.
I need your wisdom, Eivor. Your discretion. You have it, of course. There will be a thing soon, in which the nobles must name a new Jarl. And I am torn. I would have my son follow in my steps, but he is reluctant. He follows his warrior's heart. Others will name Tryggvi, a fine man with a mind for leadership, but his lineage is tattered, and he is less bold. I have known Vili since we were small. He's bold and courageous, and your warriors love the man. The nobles should choose him. Your sight is clear and your mind is sharp. Let that guide your thinking in the days to come. Vili departs for Kinder downfall soon. Ride with him, and talk like old friends made new. If I see any Valkyries lurking nearby, I will send them away. I can fight them off a while longer. Potężna twierdza, ale żeśmy dosyć szybko ją zrobili. Najpierw zobaczmy, co my możemy w tej twierdzy znaleźć. Bo to jest dla nas ważne. O, proszę bardzo. I coś pod nami jest konkretnego, ukrytego. 22 metry niżej. Że nic nie ma. O, coś tutaj. To jak to jeszcze żyją? Tu nie ma przejścia. Dobre. To jest tak, jak tu weszłem. A jak teraz do środka dotrzeć? To może być potrzebne, że aż musiałem to podnieść, kowadło. Dobra, spróbujmy wejść głównym. No to nie jest główne wejście. Dziwne. Słyszymy, że to jest gdzieś, ale nie tu. No, jeszcze zamknięte, fajnie. Well,
Tak, w końcu mogę tu chodzić, czy nie mogę tu chodzić? Chyba pode mną to musi być, tak jest. Mogłem zejść chyba, tak z tego wynika. Tu jest wejście. Kopniak Tyra. No dobra, co to? A jeszcze mamy tutaj gdzieś złoto. Wolfram. Gdzie on jest? Do góry. Znowu wyżej. Jedno niżej, drugie wyżej, czyli chyba tutaj nie było przejścia, tak jak mi się wydawało. O, w tym musi być. Jak tam dotrzeć? Moment. My jesteśmy tutaj, pokazuję tu, ale z tej strony nie ma tu wejścia chyba. Dziwne. Takiej możliwości. Chyba, że coś na tym śniegu nie widać. Nie no. Co najmniej dziwne. Ciekawostka przyrodnicza. Nie wiem, jak się tam dostać. Siedem metrów. To jest tylko to wejście, którym...
Jak się dostać tutaj, ten poziom? Cóż, nie, to jest za nisko znowu. Musimy być tutaj. Coś tu się na czerwono świeci. Co to jest? Wiecie co, będzie problem. Będę musiał nad tym trochę pokombinować. Niekoniecznie teraz, ale... Nie, to jest... Nie to... Wow. Chodziło o to, żeby się tutaj dostać. Nie jest tak źle, nie zginęliśmy od ręki. Nie ma żadnego możliwości podejrzenia, nie ma żadnej... Jest, tędy trzeba było wyjść. Jak ja to tak ominąłem? Trochę to trwało, no ale trudno, tak się mówi. Ale tak nieraz bywa. A mi się wydawało, że na tym występie byłem. To jest właśnie to, że jest ich tyle, że wydaje mi się, że na jednym byłem, a to się okazuje, że na tym nie, tylko na innym. Dobra, teraz to już musimy wyjść stąd. No właśnie byliśmy na tym. No to dosyć proste niby teoretycznie. A żeśmy gdzieś się tak zapultali, że nie mogłem znaleźć. Dobra. Okej. To zrobione, to zostało tak, to. Jest po drugiej stronie. Dlaczego ja tak biegam dziwnie? Gdzieś tutaj. Okej, i... Coś jest tu. I zdobądźmy to ostatnie znalezisko i tu sobie zakończymy ten odcinek. Trochę niefortunnie z czasem nam poszło bieganie za tym jednym elementem, no ale ja nie będę tego usuwał, żeby pokazać, że to niestety, ale tak bywa, że nieraz trzeba trochę coś poszukać. Gdzie to jest? Tam. Nie ma co skakać do góry. Tylko trzeba przejść bokiem. O właśnie. Mamy wszystkie. No nie, tak miałem wskoczyć na górę, tak ładnie miało to wyglądać. Chcę po prostu gdzieś się zabunkrować na jakimś takim, o, w ładnym miejscu. Żeby było wszystko widać, tu można gdzieś dalej zeskoczyć, pojechać i inne rzeczy. No dosyć duża lokacja, tylko dosyć szybko poszło, no bo było powiedziane, że mamy to zrobić na szybkiego. No to zrobiliśmy to na szybkiego. Dobra, co będzie dalej, zobaczymy w kolejnym odcinku. Ja myślę, że porozmawiamy teraz tutaj z Willim i dowiemy się, o co dalej chodzi. Myślę, że powinniśmy w tym kierunku się udać i tą część... powinniśmy zrobić przy okazji może i ten klasztor. No popatrzcie się, jest kawał rzeczy, bo to jest związane z tą okolicą właśnie, z tym całym tym wszystkim, więc tu powinniśmy działać i to powinniśmy
gasić te światełka. Dziękuję bardzo, kłaniam się.